Amatorzy wiśni z całego świata stawili się w stanie Michigan. Walka o zaszczytny tytuł plującego najdalej trwała do samego końca, ale zwycięzca mógł być tylko jeden. Wygrał faworyt gospodarzy i sześciokrotny mistrz Brian Kraus, który swoją pestkę posłał na odległość ponad 17 metrów. Oprócz wiadra wiśni, szczęśliwy zwycięstwa wygrał darmowy nocleg w hotelu na przyszłoroczne zawody. A to wszystko przez te wiśnie w buzi. Oczywiście. A teraz już Mariuszu, my jesteśmy jeszcze lepsi? Mam. No proszę, jak daleko mamy do Mariusza? Bijemy rekord? 18 metrów? Kwaśnie, ja się już kwaśnie kupiliście. Dobrze, powiedz nam tylko, jaka będzie pogoda. W stronę słońca czy w stronę deszczu? Też nie najlepsza, tak jak te wiśnie. Żeby się śmiać, trzeba nie tylko mieć z czego, ale trzeba jeszcze umieć. W Tajlandii organizowane są nawet konkursy w tej bardzo przyjemnej dziedzinie. Ostatnia informacja w tym wydaniu dziennika. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia. Do międzynarodowego turnieju na najdłuższy, najbardziej gromki i najzabawniejszy śmiech świata przystąpiło 126 zawodników z 12 krajów. Jury oceniało styl, autentyczność, rozbawienia, no i oczywiście czas wesołości. Zwyciężczyni, nazywana odtąd najzabawniejszą kobietą w Azji, śmiała się przez ponad 12 minut, a jej śmiech rozbrzmiewał z siłą do 110 decybeli, czyli mniej więcej tak głośno, jak startuje helikopter. Nauczycielka z Bangkoku wygrała $3100. To jak na taki wyczyn, jak Państwo sami ocenią, śmieszna suma. Do takiej na przykład rozmowy, takiej informacji o stanie negocjacji wobec opozycji nie doszło? Pani poseł, proszę zwrócić uwagę, że byliśmy jedynie... Pani redaktor, proszę zwrócić uwagę, życzę pani tego, panią, pani redaktor. Ciekawie wygląda polska polityka także z ławy sejmowej. 48-letni Amerykanin ze stanu Oregon przeleciał na leżaku ze zwykłymi balonami ponad 340 km. Wylądował w sąsiednim stanie, odstrzeliwując kolejne balony. Na tę wycieczkę wydał równowartość 12 tysięcy złotych. Amerykanin powtórzył wyczyn swojego kolegi, który ponad 20 lat temu wzniósł się na wysokość 4 km. Zrobił to na podobnej konstrukcji nośnej, ale zapłacił mandat za naruszenie przepisów o ruchu powietrznym. Bujanie w obłokach czasem kosztuje. Teledysk powstał w Warszawie w dwóch bardzo różnych scenariach. Na Moście Gdańskim i obok w parku. Ekipa, a zwłaszcza operator, pracowali z niezwykłym poświęceniem. Na szczęście lądowanie było miękkie. W tym roku konkurencja była wyjątkowo zażarta. O laur zwycięzcy walczyło 48 par z 13 krajów świata. Pomysłów, by zwrócić na siebie uwagę, było tyle, ile par. Jeszcze tylko obowiązkowe ważenie żon i ruszyli. Nie zawsze było lekko, ale wszystkim udało się dobiec do mety. Tym razem zwyciężyli Estończycy. Korzenie zawodów sięgają XIX wieku. Wówczas, jak mówi legenda, w Finlandii grasował zbój Ros Voronkainen. Podobno do swej bandy przyjmował tylko tych, którzy udowodnili swoje umiejętności. Jedną z nich było porywanie kobiet ze wsi. Zobacz, Anna, jak pięknie jest teraz w górach. Widzisz, jak się dzień zbudził nad Zakopanem? Ale tam równie ładnie nad morzem. W lewym dolnym rogu. W lewym dolnym? Tak czy nie? Nie, chyba jak dla mnie to w lewym prawym. Nie no, w lewym dolnym. Gubałówka. Tak, lewym prawym? No prawym, halo. Prawym lewym? Miałeś chyba wagary w szkole podstawowej. Lewym czy prawym? No prawym. Andy Szlek coś tam poprawia w bucie, widać coś mu się tam poluzowało w tych blokach, w które wpinane są pedały. Proszę popatrzeć, w jaki sposób on tą nogę podał rzeczywiście mechanikowi. To też wymaga jakiegoś gimnastycznego przygotowania. Ostatnio ksiądz po kolędzie mnie zapytał, w tym roku, w styczniu, piąte przykazanie. I też długo myślałam, a to będzie chci ojca swego i matkę swoją. I się zapytał, kiedy mama ma imieniny. A, proszę bardzo. Ale widziałam oczywiście. Jak ci pojedzie kolega, a ty zajesz, tak? Otrzymujesz od nas nagrody. Masz komputer? Czy masz komputer, Kamil? Nie. Nie masz komputera, więc damy ci może taką kamerę internetową oraz grę planszową.
tam, gdzie świat doświadczył systemów scentralizowanych, nastąpi rozrost biurokracji. Natomiast i wtedy i środki na to będzie musiał przyszły samorząd warszawski znaleźć. Mhm. Artykuł 32 mówi, że wobec prawa wszyscy powinni być równi. Także posłowie samoobrony, panie pośle. Ale proszę mi nie przeszkadzać, panie redaktorze. A co, gorączki pan dostaje już? Nie, ale ja mam prośbę, żeby pan nie brał wzoru ze swojego szefa. Ale ja będę zawsze się wzorował na szefie, dlatego że jest moim władzą. Bardzo proszę, Ale pan mnie zaprosił po to, zadaje pan pytania, ja odpowiadam i proszę, nie dyskutujmy, bo szkoda czasu. Artykuł 60. Ale pan chce jeszcze coś mówić? Oczywiście, że chcę. A co, swędzi pana coś? No uspokójmy się. Artykuł 60, ale proszę sobie kpiny robić. Artykuł 60. Ja mam taką wielką prośbę. Ale to już niech pan nie prosi, bo ja będę mówił. No. Z pewnych ale proszę zasad, pana, które w tym programie czy będziemy mówić, czy ja, będę mówić, pan. Czy ja? Będę mówił? Wyjaśnijmy. Czy pozwoli pan? I teraz bardzo proszę. To sobie po programie będziemy wyjaśniać. Pierwsza bramka padła już po 25 sekundach. Jej strzelcem był Eric Cole, dla którego był to już piąty gol w fazie play-off. Trzeba przyznać, że oprócz powstrzymania rywali, goście nie potrafili powstrzymać także swoich emocji. Głuptaki mają własne rytuały godowe i specyficzne atrybuty. Seksowne stopy. Brazylijczyk Elio Castro Neves wygrał drugi raz z rzędu słynny samochodowy wyścig w Indianapolis na dystansie 500 mil. Drugi był Kanadyjczyk Paul Tracy, a trzeci kolejny Brazylijczyk Philippe Gifone. Był to niezwykle dramatyczny wyścig, nie brakowało niegroźnych kolizji. Do mety dojechały zaledwie 33 samochody. Castro Neves jest drugim w historii wyścigu kierowcą, któremu udało się wygrać drugi raz. We wszystkich supermarketach stolicy Tajlandii... Teraz kilka informacji o jedzeniu. Na podstawie tych osób... Tych czarnych owiec, ja to tak określam, oceniane jest środowisko, czy też uogólnia się pewne sądy, że to wszyscy są tacy w tym środowisku, te czarne owce. Nie, tak nie jest, jest bardzo wielu. Właśnie leczeniu ludzi chorych. Więc ja myślę, że nie uogólniajmy takich i nie starajmy się od razu nie oceniać środowisko. Co sądów oczywiście, ale my... Trwa cały czas konferencja Naczelnej Izby Lekarskiej.